21 sierpnia, 13 minut po godzinie 11. Jak w szwajcarskim zegarku, jak w radiu RDN. Multimedialne spotkanie. Wojciech Molendowicz, wydawca Dobrego Tygodnika Sandeckiego, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. No oczywiście bardzo serdecznie. A ja nic nie słyszę. Jak to jest możliwe? Wojtku, musisz albo założyć słuchawki, albo jest taka możliwość, że otworzycie te drzwi, które nas dzielą, które niepotrzebnie zamknęliście. Jestem tutaj po raz 1728 i pierwszy raz nic nie słyszę. 52 odcinek. Chcesz otworzyć sobie drzwi tutaj, żeby nie słyszeć? Możemy. Wtedy? Czy możemy otworzyć te drzwi? Chyba tak. To bardzo dziękujemy. Poprosimy w takim razie o otwarcie. Będziesz mnie słyszał bez słuchawek, ponieważ to musimy teraz już wytłumaczyć słuchaczom i zdradzić kuluary. Wojtek bardzo źle się czuje w słuchawkach. To jest takie zwierzę telewizyjne i prasowe. Janusz Korwin-Mikke źle się czuje w pasach w samochodzie, a mnie krępują słuchawki. Wiesz, co się dzieje, Alu, za oknem? Pada deszcz. Podobno tym najmłodszym dzieciom rodzice pokazują, mówią, zobacz, tak wygląda prawdziwy deszcz. Ja właśnie mówiłam o tym całkiem niedawno na antenie RDN, że cieszę się, że pada deszcz. Ci najmłodsi nie wiedzą, jak nie mają prawa wiedzieć, jak wyglądał deszcz. W letni. Ale pamiętasz wiosnę? Bo tu mamy krótką pamięć, wiesz? Wiosna, jak wyglądała wiosna? Nie, nie, nie. Był mróz, śnieg i nagle się zrobiło lato. Ale następnego dnia. Ale deszczowo było na początku, pamiętasz? A potem nie pamiętam. Aha, no więc bywało. Dalej słabo mnie słyszysz, tak? Głośniej słuchawki, już będzie dobrze. Zabieramy się za przegląd pracy, za przegląd najnowszego DTS-u. Tu między innymi masz mocne uderzenie. Trzeba bić na rum. Dzwony we wszystkich kościołach Sądecczyzny. Aha, ja nie wiem, czy Radio RDN i ma taką moc sprawczą, żeby to załatwić we wszystkich sądeckich parafiach, ale Andrzej... Nie, to są domeny wszystkich pokoleń proboszczów, także to... Tutaj pan Orzechowski będzie musiał osobiście rozmawiać z każdym proboszczem. Pan Adam Orzechowski zaapelował w liście otwartym do prezydenta Ryszarda Nowaka, żeby w te dzwony uderzyć, bo coś niedobrego się z Nowym Sączem dzieje. Mhm. My ten list otwarty w całości drukujemy. A dlaczego to robimy? Wy pewnie też mówiliście o tym liście, tak? Dlaczego my go drukujemy? Rozumiemy, że ten list jest jakby pretekstem do dyskusji nad stanem, kondycją, przyszłością, etc., etc., Nowego Sącza, bo jeśli nie zaczniemy dzisiaj dyskutować, a do takiej dyskusji prowokuje i proponuje Adam Orzechowski, to może być kiepsko, no coś widocznie, a szwankuje, prawda? Coś na rzeczy jest, skoro nas jest faktycznie tak mało. Gdzie się podzieli ci sądeczanie? Rozumiem, że jedni wyjechali do szkoły, ale nie wrócili. Inni wyjechali do pracy, ale nie wrócili. Dlaczego ci ludzie wyjeżdżają? Ostatni zgasi światło? Mamy nadzieję, nie? Ciężko. No to w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu, bo nie wiem, czy wiesz, ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I boję się, że i w jednym, i w drugim przypadku. Chodzi drugim, o tematy z okładki? Czyli tak. Chodzi o tematy z okładki, to najwyżej na okładce mamy inny temat. Sądecki jezuita ojciec Krzysztof Mondel otrzymał zakaz publicznych wypowiedzi oraz sprawowania posługi kapłańskiej, tak? Czyli odprawiania mszy świętej i spowiedzi. Udało wam się z ojcem porozmawiać, bo miał zakaz i już nie można było się troszkę nam się udało. Powiedzmy, że zanim chyba jednak ten zakaz otrzymał... On zdaje się mówił, że akceptuje. To podporządkowuje się wszystkim karom, opowiada ojciec Mondel. Troszeczkę piszemy na ten temat. Mam wrażenie, że jednak część publikacji, czy część materiałów, które się ukazały na temat tak zwanej sprawy sądeckich jezuitów, jest troszkę naciągnięta, bo jeśli gdzieś czytam, ale już nie pamiętam, gdzie to było, bijatyka w sądeckim zakonie, to chyba troszkę jest to naciągane. Rozumiem, że jest sezon ogórkowy i potrzebne są mocne tytuły, ale chyba bijatyka w zakonie to za mocno. Tak to chyba nie było. No to też dzieje się między innymi, zauważyłeś w jakich, bo głównie portalach, prawda? No, są portale, które charakteryzują się i biorą pod uwagę właśnie tego typu informacje, podkręcają i tylko wtedy właściwie informacje o nich mają. Całą sprawę skomentował sam ojciec Mondel. Opisał incydent na Twitterze, to ogólnie było dostępne i streścił to tak. Sprał mnie po twarzy jeden z ojców, GPC to Gazeta Polska Codziennie i NDZ to nasz dziennik. Zmiął na twarzy, żebym się najadł. Wstałem i go z całych sił odepchnąłem. Od co? No i tak wyglądał incydent u jezuitów, a podstawą do tego, czy punktem zapalnym był wywiad, jakiego ojciec Mondel udzielił w Gazecie Wyborczej, no już ponad tydzień temu.
No to temat tak dość mocno ostatnio rzeczywiście istniejący w mediach. To przejdziemy do tego... O tych pieniążkach mówiłaś. Bo to też bardzo mocny temat. Czy o tych braku pieniążków? O pieniądzach, o których mówił pan Szkaradek. A o pieniądzach, o których mówił pan Szkaradek. O dużych zarobkach, o związkach zawodowych. Myślałem, że ty o innych pieniążkach, bo tu w kilku miejscach poruszamy sprawy pieniążków, a raczej ich braku. A że nie płacą. Ale zacznijmy może od... Zacznijmy. Co pan Andrzej Szkaradek? Pan Andrzej Szkaradka poprosiliśmy o wywiad i rozmawiamy przede wszystkim o tym, jak zareagował na informację, że jeden z liderów związkowych pracujących w południowych zakładach PKP Cargo, Józef Wilk, to słynna sprawa sprzed kilku tygodni. Że dużo zarabia. Że zarabia ponad 30 tysięcy. No i pan Andrzej Szkaradek, legenda związkowa, prawda? Taki symbol. No łapie się tu trochę za głowę, ale przedstawia taką ryzykowną tezę, że to jednak ktoś celowo tyle płacił panu Józefowi Wilkowi, żeby go troszkę uciszyć, czy stonować go jako tego ostrego negocjatora związkowego, szczególnie, że te negocjacje toczyły się wokół prywatyzacji PKP Cargo, a jak to się nie udało, no to nagle puch, upubliczniono, ile to związkowiec zarabia, no i go skompromitowano. Do całości wywiadu odsyłam do DTS-u. Mocno. Myślę, że warto będzie. Mocno. Rzeczywiście to, jak zajawiłeś, sprawia, że chciałoby się dowiedzieć więcej o kuluarach, bo to są, zdaje się, zdradzone kuluary. Takie związkowe. Nie, pan Andrzej Szkaradek przyznaje, że wszystkiego nie wie, ale... Aha, jeszcze o tych drugich pieniądzach mieliśmy powiedzieć. O tym, że nie będą płacić w sądeckim PKS-ie? Nie to, że nie będą płacić, tylko że jeszcze za czerwiec nie zapłacono. Nie płacą. Nie płacą. Nie płacą i to... To jak zapłacić za czynsz, jak zapłacić za jedzenie, To jest pytanie, które czasami wraca w pewnych firmach, w których nie płaci się na bieżąco i jeśli ktoś nie ma troszkę w skarpecie odłożone, traci tą tak zwaną płynność finansową i nie ma na bieżące rachunki, robi się duży kłopot. To jest bardzo stresująca. A wiecie już, czy to będzie jakoś naprawione, czy to będzie wypłacone? Bo my musimy zamykać to wydanie gazety właśnie mniej więcej w tej chwili, kiedy rozmawiamy, albo za moment, a w Oświęcimiu trwają obrady zarządu PKS-u. Wiemy, że Nowy Sącz jest tylko oddziałem terenowym tegoż oświęcimskiego PKS-u i nikt z nami nie może w tej chwili rozmawiać, ale szef tej delegatury sądeckiej potwierdził, że jest coś na rzeczy, odsyłając poszczegóły do Oświęcimia i tych szczegółów nie dostaliśmy. Natomiast kierowcy, którzy się do nas zwrócili, mówią, nie płacą. Zaczynamy być na deficycie czasowym, Wojtku, więc sięgnijmy może do pozytywniejszych stron życia w wakacje i jeśli pozwolisz, to chętnie posłuchałabym o tym, że mamy jednego artystę więcej, bo skoro mówimy, że sądeczan ubywa, to może powiedzmy o tych, którzy jednak chcą do nas przyjechać, tu zostać. Wyłowiłaś to, ale jesteś uważna. Bo bardzo chcę mieć taki mocny, sympatyczny akcent na zakończenie. Chodzi o Witolda Kubicha, którego wernisaż odbył się niedawno. To jest malarz, grafik, fotografik. Człowiek, który przyjechał do Nowego Sącza z Krakowa, proszę. Mówiliśmy o tym. Przed momentem mówiliśmy, że zginęło nam gdzieś 50 tysięcy ziomków, tak? Naszych sądeckich współobywateli, że wszyscy wyjechali do jakiegoś Krakowa, do jakiegoś Londynu i tak dalej, a pan Witold Kubicha przyjechał w tym kierunku i mówi, że Nowy Sącz to jest fajne miejsce, właśnie wymyślił sobie, że tu będzie mieszkał i tu będzie żył. To cudowne. I porzucił Kraków na rzecz Nowego Sącza. To było postscriptum, a teraz brawo. Kropka nad i po lekcjach, i po pracy. To nasz specjalny, to nasz specjalny dodatek. No wiadomo, wakacje się kończą. Przypominamy tym, którzy się za bardzo rozpędzili. I trzeba będzie wrócić do normalnej aktywności we wrześniu i z myślą o tych, którzy chcą różne formy aktywności sportowej, intelektualnej, artystycznej, etc. uprawiać. To przygotowaliśmy taki poradnik, w którym może znajdą coś dla siebie od najmłodszych po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Co zrobić, żeby się nie zanudzić po lekcjach i po pracy? Nudzą się tylko ludzie nudni, takie jest motto naszego dodatku. Wojciech Molendowicz, wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego. Alicja Stolarczyk, RTN. I oczywiście Małopolskie TV. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Bez słuchawek.